Dzień dobry drodzy Państwo, wstał nowy dzionek już jakiś czas temu, my jesteśmy wyspani, ale zanim wyjdziemy, bo dzisiaj stwierdziliśmy, że idziemy na plażę, to robimy sobie jedzonko, no bo jak będziemy tak wychodzić z kabiny, a nie jeść, to w końcu nam się jedzonko zepsuje, które żeśmy kupili, prawda? No. I dzisiaj robimy, w sumie to Ancia głównie robi, ja tutaj testuję, na przykład kroje takie różne. Czyli razem robimy. No. Dzisiaj będą na obiad pulpeciki w sosie śmietanowym z fasolką szparagową i do tego sobie albo ziemniaczki, albo ryżu gotujemy, zobaczymy. Pieczarki, zapomniałaś o pieczarki. No i to będzie sosik taki śmietanowo-pieczarkowy, właśnie. No. No i plana dzisiaj mamy pójść sobie na plażę. Do plaży mamy 6 km prawie w jedną stronę. Więc znowu fajne kilometry zrobimy. Mieliśmy iść do gadziarni, ale się okazało, że jest zamknięto na stałe. Od 1 września. Zwinął się interes, także szkoda. Do zoo jest 7 km ponad w jedną stronę, a chcieliśmy też iść na plażę, więc byśmy się czasowo nie wyrobili, żeby pójść i do zoo, i na plażę, tak więc no. Idziemy na plażę. Idziemy na plażę. Idziemy na plażę, tym bardziej, że w tym roku byliśmy tylko raz ostatnio w Sawonie. Mhm. A dzisiaj ma być 30 stopni, więc będzie fajnie na plaży. No. Bardzo fajna miejsce. Life can be hard, but it's what we do. Take it to the top. Yeah, yeah, yeah. Przewróciło, biedna babcia.
Uwaga! Idzie chyba kolejna. O, ta już nie była taka zła. O, cicho, idzie. Ale udało mi się to nagrać, jak cię pociągnęło. Ostatecznie będę miał dupę i plecy całe porysowane. No ja też. To jest Francja, tutaj można wszystko, na przykład bez stanika pójść jak babka. Tu znowu nie będę miała. Tam dziecki z tyłu za mną. Matko się. Nie idź tam dalej, bo cię zmiecie cię z planszy. Nie! Sytuacja awaryjna się zdarzyła. Przyszła fala i nas zmyło. Nie wiem, czy to słychać. Dosłownie Andzie zmyło. Pełno ma piachu we włosach. Dobrze, że mnie nie uczyło. No, w tej okazji nam nasze rzeczy na plaży zmyło. Dobrze, że nie mocno. Także no... Pokonamy falę było. Masakra. Wszystko mokre. O Boże, idziemy się teraz okąpać. Nie wiem, czy tam się nagrało, bo ogólnie dźwięk był... No słaby, no, bo było w tym. Był w pokrowcu, który jest swoją drogą cały jest w piachu i może dobrze, że był. Dobrze, że nam aparatu w ogóle nie zalało. A ogólnie zalało plecak i wszystko zalało. Ale plecak tylko tył na szczęście. I mnie przeczochrało tak, że miałam w nosie piasek, wszędzie piasek, w głowie piasek. Także po prostu jest tragedia. Idziemy 200 metrów, mamy... 200 metrów mamy do przebieralni, w której na spokojnie się ogarniemy. Bon appétit, pan powiedział. Tutaj mamy chlebuś. I wodę. Dobry wieczór, godzina 20:39. Niestety ktoś tu nie nagrał zachodu słońca. Ale pokażę wam chociaż może nagranie z telefonu, które właśnie wam się wyświetla. No, było naprawdę cudownie. Co ciekawe, na tej plaży, co żeśmy byli, były o wiele mniejsze fale niż jak byliśmy w dzień. Myśleliśmy, że może na wieczór będzie mocniej, ale nie. Uspokoiło się. A na tej plaży dalszej, no to jak fale były, tak były. My celowo żeśmy z niej zrezygnowali, poszliśmy na inną, żeby było lżej. Było lżej do czasu, a potem mnie zmiotło z planszy. Co? Dosłownie. Dosłownie. No. Zjedliśmy i teraz pomalutku wracamy sobie do ciężarówki. Mamy 5 km ponad do niej. Także mamy co robić. I nawet mamy już zlecenie. Bo nam spedytor przysłał. Więc no, będziemy wiedzieć, co będziemy robić. Rano dojedziemy na rozładunek. Damiano pierwszy będzie jechał, bo ja i tak nie będę mogła być przy tym. Bo niestety i na załadunku, i na rozładunku nie może podwójna obsada wjeżdżać. Więc no, będzie sam. Mam nadzieję, że później się to zmieni. Dobra, moi drodzy mili. Nocka, czas start. Koniec dobrego. Koniec czochrania się po plaży. No, mamy jeszcze 300 km do celu. Mamy być na 6, tak więc sobie ruszamy na spokojnie. Pokazuję, że będziemy na 4:40, ale tam po tych górach na Pampelunę to lepiej ruszyć chwilkę wcześniej. No. Także jak wcześniej widzieliście, zlecenie już mamy następne. Ja jadę pierwszy, Andzia korzysta, sobie śpi, bo i tak na rozładunek dwóch kierowców jechać nie może. Taka sytuacja. Miejscówka fajna, weekend fajny. Trzeba teraz popracować do następnego weekendu.
jesteśmy na miejscu. Co się okazało, piorunem wszystko idzie, w sensie dobrze w sumie, że przyjechaliśmy trochę wcześniej, bo wszyscy jeszcze śpią, w sensie kierowcy, dzięki czemu my sobie możemy już wjechać na rozładunek. Jeżeli jeszcze tak szybko nas rozładują, to już w ogóle będzie picobello. No, także trzymajcie kciuki. Dobra, więc sytuacja wygląda tak, że wcofałem sobie w halę. Trochę ciulowo, bo ciasny wjazd. Jeszcze trzeba było na prawe lustro. Ale już boczek jest otwarty. O, jak widać. I czekamy sobie na rozładunek. No, rozładunek będzie dopiero o godzinie 6, czyli za niecałą godzinkę. Ale już stoimy przygotowani do rozładunku. A tak jakbym dopiero o 6, jakbyśmy tutaj przyjechali, to by dopiero był kocioł, bo tam jest pełno aut. Tylko wszyscy jeszcze śpią. No, i jak powiedzieli, tak zrobili. Nawet nie zdążyłem w sumie nic zagrać, bo już bok był otwarty. W sumie to tylko było 6 koszy do wyciągnięcia, także chwila, moment. Po 6 przyszła zmiana, rozładowane, wyjeżdżamy i jedziemy na załadunek. Załadunek nie było od 8, także sobie postoimy też tam z godzinkę. A może wezmą szybciej, no zobaczymy. No, także u nas taka sytuacja. Wszystko dynamicznie, jeszcze kurczę ciemno, nawet słońce nie wzeszło. Dobra, tu się dzieją sceny. 6 godzin żeśmy stali, Andzia zdążyła zacząć robić obiadek, zdążyliśmy się wyspać, kurczę mać. No i podjeżdżamy pod załadunek, rampa, trenta i dos, czyli na tylu miękkich hiszpańskich, że to jest 32. Kurde, ja mam normalnie Hiszpana. Z Hiszpanem jestem. Jak jest po hiszpańsku nasze rejestracje? Muszę mówić? No. Ja się wstydzę. Nie wstydź się. P-O. No. Ocio. Ocio. No. K. K. He. He. No, czyli G. No. Uno, tres. Aha. O Jezu, kurde, jak ja nie lubię tych hita. Rampa. 32, czyli co? Trenta i dos. Trenta i dos. No. A tam się robią polędwiczki wieprzowe. Polędwikos. W sosie grzybowym. Dobre będą. Tylko, że one się robią na jutro, bo na dzisiaj mamy jeszcze pulpeciki, które zrobiliśmy wczoraj. Nie? Trenta i dos? Godzina 14.14. Dalej nie ładują. Ja zdążyłam przez ten czas zrobić polędwiczki wieprzowe w sosie grzybowym. No bo jeżeli tak stoimy bezczynnie pod rampą, to wolę zrobić jedzonko na jutro na przykład, czy na pojutrze wsadzić do lodówki, jeżeli byśmy się spieszyli, czy jeżeli by była dziewiątka do zwiedzania, to wtedy sobie te jedzonko na szybkiego podgrzać i gitara, nie? A w ogóle teraz dziewiątka będzie spana, no bo będziemy stali w nocy, ale jeżeli się trafi na przykład jakaś dziewiątka w dzień, a będziemy w jakimś fajnym miejscu, no to wtedy jedzonko sobie przygrzewam. Jemy, idziemy, wychodzimy, zwiedzamy, więc no przygotowujemy się na zaś. No i mogliby zacząć ładować dziady jedno. 2 minuty, a właściwie już minuta i wjeżdżamy na parking, także spoko. On zjechał, po co on tutaj zjechał w ogóle? Nie wiem, żeby mnie wkurwić. No trafił nam się jeszcze oczywiście maruder. Tu mogę tym? Tak, tu możesz, no, palić się zielona tam. Trafił nam się maruder, który jechał 60 na godzinę, nie wiem, czy grzebał, czy jeszcze nie wytrzeźwiał po weekendzie. Ale kurde, wyprzedził nas, jak żeśmy się włączali do ruchu. I całą drogę tak się, całą drogę tak się tarabanił. Do lewego, no, do lewego, do prawego, kurde. I nie, tu nie brać, nie? Nie, tutaj nie ma tiketu. Nawet strach było go wyprzedzić, bo nie było wiadomo, co odpierdzieli zaraz. Tutaj się zatrzymaj, żeby ci kamera odczytała. No już masz rękę.
No i ustawiamy się prędzikiem, i bo czas nam się kończy i pauza dziewiątka. Kurde, gdyby nie tyle godzin na załadunku, to byśmy dużo dalej byli, no ale trudno. Tak wygląda 676 kalorii, czyli pulpety w sosie pieczarkowo-fasolkowym, do tego kasza. Ta kasza chyba z grzybami jest, no i dużo sałaty i sosik. Smacznego, chorowitku. Te twoje oczko bidne, no. Smacznego. A co tu się wydarzyło? Dzień dobry, drodzy Państwo. Jak widać, mamy już jesień, w sensie, bo jest godzina 7, jeszcze jest ciemno. No, ale jest 29 stopni. Tak, ale jest kuźba 29 stopni. Więc temperatura raczej nie jesienna. Wiaterek wieje dosyć mocny. Andrzej jedzie jako pierwsza. To ja zaraz będę korzystał i wiecie, nie? Odpalał pięty. Tak, tylko no najpierw trzeba jeszcze przez bramki francuskie przejechać. No, ogólnie nocka minęła fajnie, cicho i spokojnie. Wiaterek wiał mocniej, słabiej, no ale niestety było gorąco, kurde, za gorąco. 30 stopni w nocy, no. To była masakra. A nie odpalisz, bo stoi auto obok i nie wiesz, czy ci się zaraz nie przydupczy. No, mogliśmy sobie gdzieś bardziej na boku stanąć. Też tak. Błąd żeśmy zrobili, że nawet przed spaniem żeśmy trochę auta nie przepalili. No bo jakbyśmy odpalili sobie auto, włączyli klimatyzację, tak troszeczkę schłodzili kabinę, to by się lepiej usnęło chociaż. No. A tak, ciężko było usnąć, ciężko było spać, było po prostu gorąco. 30 stopni, no. Teraz jest 29. Masakra. A wczoraj w dzień było chłodniej jak dzisiaj. No. W nocy. Także Andzia jedzie pierwsza, ja zaraz uciekam, później... Dobranoc. Pa, pa. Dzień dobry, zjechaliśmy na zmianę. Jezus Maria, Jezus Maria. W międzyczasie poczyniliśmy tosty francuskie, czyli chlebek w jajku i do tego pasta z awokado i łosoś. Jeszcze tylko przeczyścimy lusterka i można jechać. Damiano teraz będzie cisnął. Do celu jeszcze 1134 km, więc a ja tu jeszcze z tej strony przejdę. Ja Wam tylko pokażę dzisiejszy obiadek, czyli polędwiczka wieprzowa w sosie grzybowym, do tego ziemniaczki tłuczone i suróweczka. A stanęliśmy sobie niestety w ten sposób. Na Paryżu i tak korki zdążymy. Bo na Paryżu korki i także zdążymy sobie zjeść na luzie. Dzień dobry Państwu. 12:51. Kawusie tu ktoś zrobił. Zaraz ruszamy na rozładunek. Pauza przebiegła milutko. Żeśmy się musieli przekąpać niestety w misce, bo mamy naczepę pełną, a padało i byliśmy też zmęczeni, więc szybko w misce się żeśmy ogarnęli. I tyle. I dzisiaj po prostu jak się załadujemy, to będziemy szukać gdzieś autohofa, żeby się przed nocką wykąpać i wtedy nockę będziemy spali i prawdopodobnie na dziewiątce będziemy zwiedzać, jeżeli oczywiście czas nam pozwoli na to i miejscówka. No ale będziemy szukać sobie jak zwykle plan A, B, C, D i będziemy sobie po prostu czegoś fajnego szukać na dziewiątkę, bo dziewiątka wypada w dzień, jeżeli się dzisiaj załadujemy. Bo czas pracy wtedy będziemy mieli do godziny 9 rano. Także będziemy mieli dzień, że dzień. Nawet że 10 bym powiedział. No, także będziemy musieli się po prostu ogarnąć, wyspać podczas jazdy i wtedy sobie na 9 pójdziemy pozwiedzać. W ogóle teraz też żeśmy się fajnie, miło wyspali, bo padało i tak nie wiem jak Wam, ale nam się przyjemnie śpi, jak tak fajnie deszczyk sobie o kabinę. No. Stuka. No. Bo tak fajnie stuka, nie że tak leje, że... No tak, tak, przyjemnie. I chłodno było przede wszystkim. Chłodno, nie było tych upałów, które nam doskwierały. Przecież poprzednia pauza to była masakra, 30 stopni, więc ciężko było wytrzymać. A teraz było fajnie chłodno, więc żeśmy się w końcu wyspali. Więc
Nie. No ci bardziej się... Można się rozładować, załadować i jechać. Tylko ciekawe gdzie. Ciekawe co nam wymyśli. Rampa się otworzyła dla nas. Także będziemy pod rampką sobie stali. Ja za ten czas będę robić chyba obiad. Tak mi się nie wiem czym się rozmroziło. Bo mam filet z indyka i dzisiaj chcę zrobić indyka po chińsku. Tylko że ja go rano wyciągnęłam i powiem szczerze, nie wiem czy się mi rozmroził. Mógłby. A jak nie, to nie wiem co będę robić. Kochać tuptusia, to na pewno. Firma rozładunkowa zdecydowanie lepsza jak załadunkowa. Bo ledwo co żeśmy się zameldowali, to już otworzyli rampę, podjechaliśmy pod rampę i oni już mają, już rozładowują. Także ja nie wiem, czy ja zdążę cokolwiek ugotować. Grzej pierogi. Grzej pierogi? A, bo my właśnie, pierogi zjemy sobie. Masz rację. Bo zaraz patelnia zostanie. W ogóle buty mi zmokły. I w ogóle jak pada, to nowa Scania przemaka. Wiem, że można to sobie jakoś tam zaślepić. Wiem, że w ogóle w starej Scanii w RC mieliśmy takie maty, które zdawały egzamin takie na magnes przy nogach i wtedy nie mokły buty. A tutaj żeśmy sobie nie zakupili, nic żeśmy nie zaślepiali. W sumie po prostu jak pada, to sobie buty bierzemy do środka. A nawet przyjemniej jest, rozkładamy sobie ręczniczek papierowy, kładziemy na ręczniczku papierowym i wtedy takie cieplutkie są. I takie nóżki w takie cieplutkie butki, jak się wsadzi, jak jest zimno, to jest w ogóle petarda. Zjedliśmy sobie pierożki z Biedronki, ruskie, z cebulką, tak, bardzo dobre, polecam, Ancia. I żeśmy się rozładowali i otrzymaliśmy już zlecenie. I co ciekawe, dzisiaj się zbyt wiele żeśmy nie napracowali i się nie napracujemy, bo kręcimy pauzę, a po pauzie jedziemy ładować się do Wolfsburga i z Wolfsburga będziemy jechać do Palmeli, czyli tam pod Lizbonę, do Portugalii. No. I będziemy prawdopodobnie, może tak być, że będziemy tam niedzielę stać. W sobotę się rozładujemy, a w niedzielę będziemy tam stać. Jest bardzo duże prawdopodobieństwo. A wiecie, stamtąd jest połączenie do Setubalu, do Lizbony, chyba jeszcze do Porto z tego co widziałam. Więc... Kartę mamy. Kartę na Portugalię mamy wyrobioną, żeby tam się poruszać, więc no... Chyba się szykuje fajny weekend. A teraz jedziemy sobie na Autohofa, wykąpiemy się jak ludzie, wykręcimy pauzę prawdopodobnie i po pauzie z pełnymi czasami jedziemy się załadować i ciśniemy na Portugalię. A to ja się przywitałem, tylko się manko, możesz jechać. A do Wolfsburga, do Volkswagena. W sumie w nocy załadunek, więc tylko podlatujemy pauza i załadunek i do Portugalii. Jak do domu wracasz, to nie, bo nam się jeszcze nie chce do domu wracać. Ja do domu nie jadę. A gdzie? Ja gdzieś do kraju, ale do Amazona jadę. A to nie, nie, my Amazonów nie lubimy. Sorry. Ja też nie robię tak, że to nie wiem zrobić, odmówić. No nie, no nie, no tak, nie ma tego. Wypada. Powodzonka, trzymaj się i cierpliwości na Amazonie. Dziękuję, pozdrów Andzie. Pozdrawiam. Również pozdrawiam. Powodzonka, trzymaj się. Również pozdrawiam. Kurwa, dzisiaj trąbią normalnie. A czekaj, czym my jedziemy teraz? Czym my jedziemy teraz? Dwójką. A to do tego tak. Tutaj naszych jeździ od cholery i ciut. No i moi drodzy, mamy problem i to duży. Ostatni jedyny Autohof. Godzina 19. A miejsca. Gdzie 19? 19. A miejsca kurde brak. I to tak grubo brak.
Masakra. Zabity, że ja pierdzielę. Gdzie to teraz jechać? Dobra, moi drodzy, szybka akcja była. Przyjechaliśmy tutaj na taką przemysłówkę 9 km stąd. Mamy na załadunek, 9 km mieliśmy tam z tego autohofa, który był taki zawalony. Dzięki uprzejmości tej kierowcy obok, który się podsunął nam troszkę do przodku, mamy miejsce. Bardzo fajnie, że miejsce jest, to jest najważniejsze. Tylko no, myśleliśmy, że się wykąpiemy pod prysznicem, a to dupa. Ale mamy naczepę pustą. Andzia jeszcze robi na jutro obiadek, czyli indyka w kuchnisku. Bo miała robić, jak się wykąpiemy, a niestety trzeba najpierw zrobić indyka, a później trzeba wodę grzać, żeby się okąpać. No, także troszkę nam się plany popierdzieliły, ale... Czasami tak bywa. No, ale jak to ostatnio już słyszeliście, mamy zawsze plan A, B i C, także dobrze, że mam... Zresztą tu planu w sumie żadnego nie mieliśmy, ale na bieżąco też potrafimy sobie ogarnąć. No, ja dobrze kojarzyłem tą przemysłówkę, że tutaj coś takiego jest, no możeśmy raz, dwa od razu tutaj przyjechali, nie tracili czasu na poszukiwania. No, bo ty jesteś mistrzem, ja jestem mistrzem w wynajdowaniu, co mamy robić na weekend, ty jesteś mistrzem w wynajdowaniu i przypominaniu sobie, gdzie jakie przemysłówki są. I w ogóle, gdzie jakie parkingi są, miejsca, gdzieś masz w tej swojej pamięci, że to jest na zjeździe tym, bo ja nigdy nie wiem, gdzie my jesteśmy. No, nawet. No, to prawda. Także ważne, że mam orientację, jeśli chodzi o zwiedzanie, ale orientację, jeśli chodzi o parkingi. No, dlatego się uzupełniamy. Chyba, że to jest parking taki, który gdzieś coś mi się tam na nim podobało. Tak, albo z którego jest dobre wyjście na zwiedzanie. To wtedy ja jestem, to ja pamiętam, ja w połowie drogi powiem, że my jedziemy na niego. No, także dobrze, że mamy tutaj miejsce, no bo mówię, towar będzie gotowy na trzecią. My daliśmy znać spedycji, że będziemy na 4:30, także wyrobimy się, jest dobrze. I będziemy sobie lecieć do Portugalii. No, także nie przedłużając, Andzia robi, później się kąpiemy i to by było na tyle na dzisiaj.